Cześć, witam Was na kanale wideotesty.pl, jestem Mateusz. W dzisiejszym kolejnym już odcinku Fast News zaprezentuję Wam kilka, myślę, fajnych artykułów, do których warto zajrzeć i naprawdę się nimi zainteresować. Zapraszam. Na wstępie chciałbym przeprosić za moją nieobecność, która była spowodowana swoją drugą chorobą i mam nadzieję, że na ten rok limit chorób już wyczerpałem i nie będziecie musieli czekać na kolejne odcinki. Zacznijmy może od testu klawiatury Razer Black Window. Jest to klawiatura moim zdaniem bardzo fajnie stworzona przez producenta, ponieważ posiada wiele złącz, mianowicie USB, wejście audio do podpięcia słuchawek, jak i mikrofonu pod mini jacka 3,5 mm, więc myślę, że naprawdę bardzo fajny zestaw dla graczy, ponieważ kabel nie musi być taki długi, tylko wpinamy go bezpośrednio do klawiatury. Klawiatura posiada zielone podświetlenie, jak i współpracuje z oprogramowaniem Razer Synapse 2.0, czyli mam tutaj wiele dodatkowych opcji. Klawiatura oczywiście posiada dodatkowe klawisze funkcyjne, czyli korzystanie z niej, korzystanie z komputera przy użyciu klawiatury będzie bardzo wygodne. Jest oczywiście klawiatura przewodowa, ale za co są to przełączniki mechaniczne, czyli jest to klawiatura stworzona z myślą dla graczy, czyli ma zapewnić nam bezproblemowe działanie i wygodną pracę. Więcej informacji na temat tej klawiatury znajdziecie oczywiście w artykule. Kolejnym prezentacją na naszym kanale jest artykuł wraz z filmem, który dotyczy routera Asus RT AC66U. Jest to router, który pracuje na chipsetie 802.11, obsługuje standard AC, działa z częstotliwością 2, 4, jak i 5 GHz i umożliwia transfery do 1,7 gigabita na sekundę. Oczywiście do routera możemy podpiąć dysk USB, jak i modemy 3G, czyli naprawdę jest to bardzo funkcjonalne urządzenie, do którego możemy wgrać alternatywny software, jeśli tylko tego chcemy. Router oczywiście posiada 3 anteny, które możemy sobie ustawić tak, jak tego potrzebujemy, czyli tak naprawdę po dobrym ustawieniu routera sygnał powinien być bardzo stabilny i korzystanie z tego routera powinno być bezproblemowe. Teraz przejdźmy dla gamingowego netbooka, a mianowicie Acer Aspire V3 772G. Jest naprawdę dosyć kompaktowy laptop, pomijając matrycę 17-calową, który posiada procesor Intercore i7 4702MQ, jak i grafikę, uwaga, GeForce 760M z 2 GB pamięci RAM. Czy jest to karta graficzna, która naprawdę będzie sobie całkiem fajnie radziła w najnowszych grach. Jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja Acera dla graczy, którzy potrzebują wielkich matryc, ponieważ Razer sam sobie puścił super lekkiego laptopa dla graczy, ale i tak jego matryca jest dosyć mała dla niektórych. Ten Acer, dając matrycę 16-calową, może stanowić dla niego pewną konkurencję. Ekran o rozdzielczości 1600x900, gry nie będą wymagały dużo więcej mocy obliczeniowej, jak przy jakości Full HD, a ostrość obrazu nadal będzie stała na przyzwoitym poziomie. Cena laptopa nie jest dość wygórowana, ponieważ kosztuje około 3700 zł, czyli porównując go do Razera, który jest prawie dwukrotnie droższy, możemy mieć bardzo ciekawy sprzęt za stosunkowo niewielkie pieniądze. Jeśli jesteście graczami, którzy lubią grać w domu, ale nie chcą mieć przy tym dużej skrzynki, dużej jednostki centralnej, jak i pałętać się z milionami kabli, możecie zainteresować się propozycją MSI, czyli komputerem all-in-one dla graczy, tak. MSI wypuścił dwa nowe modele, m.in. AG220, który ma matrycę 21,5 cala oraz AG240, którego matryca wynosi 23,6 cala i wyposażono go w bardzo ciekawą technologię anti-flicker. Procesory, jakie znajdą się w tych jednostkach, będą to procesory Intel Haswell, wspierane przez kartę graficzne Nvidia GeForce GTX 860M. Oczywiście możemy tutaj wziąć dyski z SSD mSATA i możemy tutaj dyski skonfigurować w RAID 0, co pozwoli na trzymanie prędkości zapisu do 1500 MB na sekundę. Oczywiście 8 GB pamięci RAM, standardowo jest tutaj dysk 1 TB, 7200 obrotów, jak i do 3 dysków mSATA. Mamy tu oczywiście napęd DVD. Jesteśmy skazani tylko na zasoby z chmur, też pamięci zewnętrznych. Zasilacz, jaki potrzebujemy do tego komputera, jest to 150 W. Mamy tutaj kilka opcji procesorów, oczywiście i5-4200H w trybie turbo do 3,4 GHz, jak i Intel Core i7-4700HQ w taktowaniu 2,4 i w trybie turbo do 3,4 GHz, czyli to może być bardzo przyjemna maszynka nie tylko dla osób, które zajmują się grami, ale również dla takich, do których liczy się duża wydajność. Teraz czas na taką naszą tradycję, a mianowicie rankingi. W pierwszym rankingiem będą najczęściej brane chłodzenia wodne w lutym 2013 roku. Naprawdę mamy tutaj bardzo szeroki zakres cenowy, co ważne, każdy znajdzie coś dla siebie, a mianowicie ceny od 700 zł do nawet 230, czyli jak widzicie przedział dosyć duży. Mamy tutaj oczywiście producentów takie Corsair, Cooler Master, Zalman czy Antec. Są to chłodzenia naprawdę bardzo przyzwoite, które naprawdę potrafią uratować nas, kiedy nasz procesor ma problemy i się troszeczkę przygrzewa.
Oczywiście więcej dokładniejszych informacji znajdziecie w rankingu, razem z wykresem, jak i opisem dokładnych modeli. Kolejnym rankingiem jest ranking top 10 drukarek. Mianowicie znajdziemy tutaj również wszystkich największych producentów, takich jak HP, Brother, Canon, Epson, czy też Samsung. Naprawdę znowu mamy wielki przedział cenowy, a z od 3,5 tysiąca do 144 zł, czyli naprawdę przedział znowu jest duży i każdy znajdzie coś dla siebie. Nie tylko ci, którzy potrzebują małej, taniej drukarki, ale również ci, którzy potrzebują dużego urządzenia wielofunkcyjnego, których możliwości zadziwią 1 giga. Więc to wszystko na dziś. Ja mam nadzieję, że kolejny odcinek Fast News Wam się spodobał. Oczywiście możecie wpaść na nasze forum internetowe na stronie videotesty.pl, odwiedzić, jak i subskrybować nasz kanał na YouTube, zostawić lajka na Facebooku i oczywiście zostawić łapkę w górę, jak i komentarz pod tym filmem z Waszą opinią. Więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, no i cześć.